wieczór. Bo dobry mnie wieczór. Marta Mistygacz, kapitanka SKK Polonia Warszawa. Po meczu 13 kolejki Ebelka, po meczu z Arką, z FABW Arką Gdynia, który był ciężką chyba przeprawą dla Was. Bardzo ciężką, bo tak naprawdę jest to zespół, który, no to jest mistrz Polski. Mają tak naprawdę zawodniczki na każdej pozycji wymiennie, to są klasowe, z klasowej w sensie umiejętności, więc jakby tutaj nie ma, że jak ktoś wchodzi, to jest jakieś osłabienie. Starałyśmy się jak mogłyśmy. Jak najbardziej. Wydaje mi się, że podjęłyśmy walkę. No niestety mecz przegrany, ale wydaje mi się, że to jest mecz z typu trzeba zapomnieć i grać dalej. No dzisiaj też jakby troszkę na wasze usprawiedliwienie zabrakło też trzech ważnych zawodniczek, czyli Lauren Goodwin, Martyny Leszczyńskiej i Whitney Knight, co też na pewno nie pomogło. Tak? Nie, oczywiście, że tak zawsze osłabienia jakby sprawiają, że drużyna troszeczkę gra gorzej, zwłaszcza, że jakby no, straciliśmy Lauren, która w tym momencie jest naszym oporą, naszą ostoją. Ale wydaje mi się, że dla nas każdy mecz, no, nie ma co. Jeśli nie ma, no to nie możemy w tym momencie zrobić, że poddajemy się, bo zabrakło nam jakiegoś zawodnika, więc starałyśmy się jakby nie mieć tego na uwadze i jak najszybciej się z tego podnieść. Oczywiście bardzo czekamy na ich powrót i wyczekujemy, no ale taki jest sport. Taki jest sport i jakby kontuzje są zawsze wszędzie były, są i będą, więc jakby no, trzeba teraz kreować tę grę po prostu bez nich. Jasne. Te absencje też były jako, tak myślę, gdzieś tam okazją do tego, żeby więcej zagrały młode zawodniczki. Dzisiaj między innymi zadebiutowała Marysia Wybraniec i Gabrysia Kluczyńska. Czy ciebie jako już bardziej doświadczoną koszykarkę cieszą takie momenty, kiedy właśnie takie młode dziewczyny gdzieś tam u progu kariery są wypuszczone na te takie szerokie wody? Oczywiście, że tak. Pamiętam jak ja zaczynałam, jakie to było stresujące i jakie to wszystko było dla mnie ekscytujące, więc bardzo się cieszę, że one też mogły tego spróbować w końcu i to tak naprawdę pokazało się z bardzo dobrej strony. Więc to jest dla nich najważniejsze, one muszą zbierać doświadczenie, kto będzie procentowało na przyszłość, a mówię, no, tym bardziej, że sam fakt, że mogły zagrać przeciwko takim zawodniczkom jak Alice Kunek, jak Marisa Kastanek, no to jest jakby dla nich to tylko i wyłącznie dobre. Jasne, ale to ja tak trochę przewrotnie teraz zadam pytanie, bo wy cztery porażki w lidze i Arka też cztery porażki w lidze. Wiesz, jeszcze co prawda nie było pytania, ale tak już jakby przechodząc serio do właściwego pytania. Czy spodziewałaś się, że ten bilans, bo on wynosi 6 zwycięstw i 4 przegrane, że on będzie aż tak dobry gdzieś tam na półmetku sezonu, na Polonii? Wydaje mi się, jakby nie zakładałam nic. Bardziej podchodziłam tak samo, jak podchodziliśmy do każdego meczu. Znaczy, każda z nas wiedziała świadomie, że jesteśmy Beniaminkiem i że to nie jest jakiś, że zaczniemy nagle wygrywać z wszystkimi po kolei. Ale chyba u każdej z naszych zawodniczek jest taka bardzo mocno silna wola walki. I nieważne, czy przed nami stoi pierwsza drużyna, czy ostatnia, będziemy walczyć o każde zwycięstwo. Bardzo cieszą te 6 pod rząd zwycięstw, bo moim zdaniem no, chyba nikt się tego nie spodziewał. My chyba trochę też nie, więc jakby, ale też nie zachłęcnęłyśmy się tym wszystkim, nie miałyśmy takiego podejścia, że teraz wygramy z każdym. Bardziej do każdego, po każdym zwycięstwie, każdy mecz dla nas to było od zera, od nowa, czysta głowa i po prostu gramy, jakby to był najlepszy przeciwnik na świecie i po prostu musimy wygrać. No to okazja do kolejnej rywalizacji będzie szybko, nie będzie wiele odpoczynku, bo już za 3 dni mecz w Gorzowie. Też będzie walka? Oczywiście, że tak. Wydaje mi się, że każda z nas jest mocno nastawiona na każdy mecz i tym bardziej na ten Gorzów. Troszeczkę boli ta porażka u nas, bo mecz był do wygrania. I dlatego wydaje mi się, że jedziemy tam z pełną wolą walki i tak naprawdę od pierwszej minuty będziemy chciały wygrać. I nawet nie mamy czegoś takiego, że jesteśmy słabszą drużyną przez te, czy mamy w głowie, że było dlatego, że mamy nie mamy 3 podstawowych zawodniczek, no to jesteśmy z góry na przegranej pozycji. Nie, po prostu wychodzimy, będą założenia, trener jakby rozrysuje nam taktykę, robimy to, co mamy robić i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Trzymam kciuki, żeby poszło jak najlepiej, żeby taktyka się sprawdziła. Jeszcze poproszę cię, bo jutro ostatni dzień tego roku kalendarzowego. Ty w zasadzie cały ten rok sportowo spędziłaś w Polonii. Jakby spróbowałabyś się zastanowić, co jakby najbardziej zostanie sportowo w twojej pamięci właśnie z tego roku 2021, który się kończy? Znaczy, wydaje mi się, że bezsprzecznie bezapelacyjny awans i jakby dla mnie to był taki awans upragniony przez całe życie, bo zawsze to byłam
miałam drugie miejsce, nigdy nie awansowałam do ekstraklasy, więc dla mnie to jest wydarzenie takie życiowe i to było dla mnie takie najmocniejsze, jeśli chodzi o sportowo. Teraz to trwa i teraz jakby zbieramy owoce tego, co zrobiłyśmy przez zeszłym sezonie i każdy mecz cieszy, każde wszystko, co tutaj się dzieje, że tak rośniemy, że Polonia jako klub, że staje się coraz bardziej rozpoznawalna na świecie koszykarskim, to też dla nas jest super, że tworzymy historię i każda chyba tak do tego podchodzi, że jest częścią niesamowitego projektu, niesamowitej takiej rodziny koszykarskiej i że to wszystko trwa, więc... Niech trwa. Jak najdłużej. Podpisuję się jak najbardziej obydwojgami i też dziękuję ze swojej strony za to, że ty zresztą tak, dziewczyn też... właśnie gdzieś tam tą historię piękną po prostu zapisujecie i dajecie dużo, dużo nam tutaj radości. Bardzo dużo jako społeczność. Cieszymy się. Czego życzyć na Nowy Rok tobie i drużynie? Oj. Może być osobno tobie, osobno drużynie. Zdrowia. Dobrze. Zostańmy w tym zdrowia, przede wszystkim zdrowia, bo wydaje mi się, że jak będzie zdrowie, to się reszta ułoży. Dobrze, to żeby zdrowie dopisywało, żeby się ułożyło i może też, żeby się spełniło to, o czym nie powiedziałaś, a gdzieś tam ci się marzy. Wszystkiego dziękuję dobrego. Bardzo. Dziękuję.